Na raport zaprasza Monika Taranczewska. Witam i zapraszam na raport, w którym zobaczą Państwo najnowsze wiadomości z kraju i z regionu, a wśród nich między innymi. Borys Budka, szef Koalicji Obywatelskiej, został zaatakowany w Katowicach. Powiemy o konflikcie na tle prokuratury wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego i posłanki Koalicji Obywatelskiej Gabrieli Lenartowicz. Powiemy również o kolejnym śląskim proteście przeciwko CPK. Do incydentu z udziałem szefa Koalicji Obywatelskiej Borysa Budki doszło dzisiaj w Katowicach. Jak twierdzi, został on zaatakowany. To zdarzenie miało dojść dzisiaj rano w jednej z katowickich galerii, kilka minut przed planowaną konferencją prasową z okazji otwarcia sztabu obywatelskiego Koalicji Obywatelskiej. Napastnik miał wyrwać telefon i szarpać szefa Koalicji Obywatelskiej. No, ten mężczyzna zaczął mnie popychać, wybił mi telefon z ręki, zniszczył ten telefon, było dużo świadków, on się oddalił, natomiast mogło dojść do takiej konfrontacji fizycznej, bo był bardzo, bardzo agresywny. Sprawa została zgłoszona na policję. Godziny 11:20 otrzymaliśmy informację, że do posła miał podejść nieznany mu mężczyzna, który miał wytrącić mu telefon komórkowy, a także znieważyć go i naruszyć jego nietykalność cielesną. Na miejsce zostali skierowani katowiccy policjanci, którzy zatrzymali 49-letniego mieszkańca Katowic. Obecnie trwają czynności procesowe zmierzające do ustalenia okoliczności zdarzenia i wyjaśnienia całej sytuacji. Złożone również zostało zawiadomienie o popełnionym przestępstwie. Zawiadomienie to złożyła osoba pokrzywdzona. Policjanci między innymi zabezpieczyli monitoring sklepowy. Z takich dodatkowych informacji tutaj mogę pani przekazać, że osoba zatrzymana nigdy wcześniej nie była karana, a w chwili zdarzenia była trzeźwa. Konflikt na linii Jabłoński i Lenartowicz trwa. Dziś dwójki z Raciborza na listach Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej zwołali konferencję, która dotyczyła wzajemnych oskarżeń, które powstały podczas wtorkowej debaty zorganizowanej w Raciborzu. Dziś w Raciborzu zostały zorganizowane dwie konferencje. Pierwszą o 10:00 pod prokuraturą rejonową w Raciborzu zorganizował wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Tematem konferencji było złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez kandydatkę Koalicji Obywatelskiej, poseł Gabrielę Lenartowicz. W trakcie wtorkowej debaty z panią poseł Platformy Gabrielą Lenartowicz ja ujawniłem informacje, o których dowiedziałem się przygotowując się do tej debaty, że pani poseł zasiadała w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. Zasiadając tam jako prezes zarządu tego funduszu, przyznał ten fundusz firmie Butterpol pomoc publiczną o wartości ponad 4 milionów złotych. Kilka miesięcy później pani prezes funduszu Gabriela Lenartowicz została powołana do rady nadzorczej tej samej spółki, której fundusz kilka miesięcy wcześniej przyznał pomoc, cały czas pozostając jednocześnie prezesem funduszu. Nieco później, w 2013 roku, fundusz, którego prezesem była pani Gabriela Lenartowicz, przyznał firmie Butterpol, w której radzie nadzorczej zasiadała pani Gabriela Lenartowicz, kolejną pomoc publiczną o wartości nominalnej łącznie 6 milionów złotych. Pani Lenartowicz nie odniosła się do tej sprawy, nie odniosła się ani w trakcie debaty, ani przez kolejne 3 dni, a z tych informacji wynika, że mogło tutaj dojść co najmniej do konfliktu interesów, jeżeli fundusz zarządzany jest przez osobę, która przyznaje firmie, w której ta sama osoba pełni istotną funkcję w organie nadzoru, tak duże pieniądze, no to rodzą się pytania o charakter tych relacji. Rodzi się też pytanie o charakter samego powołania pani poseł Lenartowicz, dzisiejszej pani poseł, wtedy prezes funduszu, do tej spółki, której kilka miesięcy wcześniej przyznano pomoc publiczną. Ja nie wiem, jak było. Są różne informacje, krążą niezweryfikowane. Żeby to sprawdzić, powinno odbyć się w tej sprawie postępowanie. Dlatego dzisiaj składam zawiadomienie tutaj do prokuratury w Raciborzu o to, żeby tą sprawę wyjaśniła, żeby zbadała, czy nie doszło do przestępstwa łapownictwa. Na odpowiedź poseł Gabrieli Lenartowicz nie trzeba było długo czekać. Tuż po godzinie 11:00 w tym samym miejscu i w tym samym temacie zorganizowała ona konferencję, odpowiadając przy tym na zarzuty wiceministra Jabłońskiego. Szanowni Państwo, w związku z tym, co się stało chwilę temu tutaj i w związku z tym, co przedtem wcześniej w przestrzeni publicznej zaczęło się pojawiać pewnie z tych samych źródeł, chciałbym wygłosić oświadczenie, którego treść dostaniecie Państwo do wglądu. Mianowicie,
W związku z insynuacjami kandydata PiS na posła, pełniącego obecnie funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych do spraw polityki afrykańskiej i bliskowschodniej, Pawła Jabłońskiego, dotyczącymi mojej działalności w latach 2008-2014 jako prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i zapowiedzią złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, oświadczam, co następuje. Przypisywanie mi jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem stanowi czyn zniesławienia w myśl artykułu 212 Kodeksu Karnego. Złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa stanowi zatem czyn fałszywego oskarżenia w myśl artykułu 234 Kodeksu Karnego. Którykolwiek z tych czynów skutkuje z mojej strony złożeniem aktu oskarżenia lub odpowiednio zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przeciwko Pawłowi Jabłońskiemu i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Kto ma rację w tym sporze? Z pewnością sprawdzi to prokuratura rejonowa w Raciborzu. Kolejny śląski protest przeciwko budowie kolei dużych prędkości do Centralnego Portu Komunikacyjnego, który przechodzić ma przez miasta w województwie śląskim, odbył się wczoraj w Stanowicach. Udział wzięło ponad 200 osób, w tym również politycy. Mieszkańcy już kolejny raz demonstrują swoje niezadowolenie w tej kwestii, dlatego wczoraj zablokowali ulicę Wojewódzką do węzła A1 w Bełku. Mamy nadzieję, że te protesty pomogą nam na to, żeby zatrzymać tą inwestycję, bo ja nie widzę innej możliwości. Jestem na trasie jednego z wariantów. Mój dom jest do wyburzenia w przypadku wariantu brązowego. My żyjemy od 2 lat w ciągłym stresie, nerwach. Zażywamy środki uspokajające, bo tego nie idzie normalnie przeżyć. Komuś zabrakło troszeczkę wyobraźni i dzięki takim głosom ludzi, ja jestem takim niepoprawnym optymistą, że trzeba głośno im o tym mówić i pokazywać swój sprzeciw. I trzeba im powiedzieć, że nikt nie jest przeciwko rozwojowi naszemu kraju, bo ja chcę, żeby nasz kraj był naprawdę rozwinięty, żeby wszystko w tym kraju było to, co najlepsze, ale nie może to być kosztem innych ludzi, nie może być to opłacone płaczem, żalem i przede wszystkim zniszczeniem czegokolwiek innego. W proteście oprócz mieszkańców Czerwionki, Leszczyn, Mikołowa, Bełku czy Palowic można było spotkać również polityków opozycji, których zdaniem, aby zablokować budowę KDP, jedynym rozwiązaniem jest pójście na tegoroczne wybory. Ta władza pokazuje, że nie liczy się z nikim i z niczym. Pokazuje tak naprawdę pogardę dla mieszkańców, bo dalej realizuje projekt, który nie ma racji bytu, który jest irracjonalny, który niszczy dobytek ludzi, który nie daje ludziom odszkodowań, który jest nikomu niepotrzebny. Trzeba powiedzieć stop tej władzy, jest na to bardzo prosta recepta. 15 października są wybory, można tej władzy dać czerwoną kartkę. Mieszkańcom, zwłaszcza tu na Śląsku, potrzebny jest dojazd do pracy, dojazd na studia, przyjazny, a ta linia, która tu jest prowadzona, niczego z tych rzeczy nie załatwia, oprócz zniszczeń. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że sprzeciw społeczny jest brany pod uwagę i on może być tym kryterium warunkującym, czy dana inwestycja ma miejsce lub nie ma miejsca. Jest dzisiaj inny problem, który się nazywa dość skrótowo Lex Knebel. To jest rodzaj rozwiązania, który wprowadzono właśnie widząc tego rodzaju opór społeczny, który sprawia, że państwo obywatelskie właściwie przestaje istnieć. To znaczy każde rozwiązanie, które zdaniem rządu zostanie uznane na drodze rozporządzenia strategicznym, właściwie umyka jakiejkolwiek kontroli społecznej. Podczas każdych protestów mieszkańcy podkreślają, że nie zgadzają się na opuszczenie swoich domów, nie zgadzają się również na wycinkę drzew i likwidację terenów rekreacyjnych, m.in. w Palowicach. Do Rybnika dotarły już pierwsze nowoczesne autobusy wodorowe. Miasto zakupiło w sumie 20 sztuk pojazdów. Pierwsze z nich pojawią się na ulicach już 2 października. Mieszkańcy Rybnika będą mogli komfortowo podróżować nowymi autobusami już od początku października. Napędzanie wodorowe sprawia, że autobusy są ciche oraz bardziej ekologiczne. To są pojazdy wodorowe, czyli z wodoru tworzony jest prąd elektryczny, który zasila silniki trakcyjne, więc są to pojazdy zeroemisyjne. Jedynym produktem całego procesu jest para wodna. Jest docelowo 20 autobusów będzie jeździło po Rybniku. Miasto uzyskało dotację w wysokości
65%, a więc ten jeden autobus kosztował niecały 1 000 000 zł, czyli był dużo, dużo tańszy od autobusu dieslowskiego. Pierwszych 5 już jest u nas, za niedługo wyjadą na linię, są jak widać przygotowywane, dostrajane. Dzisiaj odbędą się odbiory końcowe wraz z producentem, tak aby 2 października wyjechały na trasę bez żadnych problemów. Autobusy są wyposażone w standardzie rybnickim, czyli dużo tablic informacyjnych na zewnątrz, białe, jaskrawe, w środku oczywiście koraliki, dedykowana tapicerka. Ciekawostką i nowością jest to, że wszystkie siedzenia dostępne bez stopni są koloru jaskrawego, tak żeby było je lepiej widać. Oczywiście tradycyjnie już podłoga w formacie paneli, tak żeby było jak w domu. Kierowcy mają komfortowe warunki pracy, bo zamiast lusterek są kamery i tablety, plus osobno kamera 360 stopni, która pokazuje pojazd, jak on wygląda na drodze z góry. Oczywiście klimatyzacja, monitoring i defibrylator ED to już dzisiaj standard. Już niedługo na ulicach pojawią się kolejne egzemplarze autobusów. Jutro jedziemy do fabryki odebrać kolejne 5. Jeżeli odbiory przejdą pozytywnie, tak jak tych, no to będzie czas, żeby do nas przyjechały. Producent ma czas do końca października dostarczyć kolejną partię, więc podejrzewam, że w połowie października dotrą do nas kolejne. Dziś w Woli odbyła się konferencja prasowa z okazji 5 lat działania programu Czyste Powietrze. Zaproszeni goście opowiedzieli o tym, co udało się dokonać dla województwa śląskiego oraz jakie plany mają na przyszłość. Dzięki takim inicjatywom jak program Czyste Powietrze, jego jakość poprawia się z roku na rok, o czym opowiedzieli przedstawiciele Funduszy Ochrony Środowiska na konferencji, która odbyła się w Woli w powiecie pszczyńskim. Program Czyste Powietrze realizowano od 5 lat, bo ruszyliśmy z naborem wraz z wojewódzkimi funduszami 19 września 2018 roku i z miesiąca na miesiąc, nabierając rozpędu, na dzień dzisiejszy przybrał wartości liczbowe w wysokości 700 tysięcy złożonych wniosków na blisko 18 miliardów złotych. Patrząc na skalę ogólnopolską, natomiast patrząc na województwo śląskie, mamy blisko 106 tysięcy wniosków na ponad 2 miliardy złotych. I to jest ten lider programu Czyste Powietrze. Mieszkańcy Śląska dalej wykazują zainteresowanie projektem. Program cały czas cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. My średnio w tej chwili od dłuższego już czasu notujemy składane wnioski na poziomie około 500-550 w skali jednego tygodnia. Na spotkaniu zaprezentowano również latające laboratorium. My tutaj z racji korzystania z balonu mamy możliwość zabrania sprzętu. Balon ma udźwig 1200 kg, czyli możemy po prostu wziąć sprzęt dla różnych naukowców, możemy prowadzić badania interdyscyplinarne, czyli możemy badania klimatyczne, fizyki atmosfery, chemii atmosfery, no i szereg innych, biologiczne i tak dalej. Na zakończenie serwisu zapraszam tradycyjnie na wiadomości z kraju oraz ze świata. Do tragicznego wypadku doszło na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Rzeszów Zachód a Rzeszów Północ na jezdni w kierunku Przemyśla. W zderzeniu zginęły 2 osoby. Ze wstępnych informacji policji wiadomo, że bus jadąc prawym pasem autostrady w kierunku Przemyśla najprawdopodobniej podczas zmiany pasa ruchu nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z samochodem. Busem podróżowało 3 opiekunów i 11 osób z niepełnosprawnościami. W samochodzie znajdował się tylko kierowca, któremu nic się nie stało. 21 września weszła w życie kolejna zmiana dotycząca realizacji recept. Odczują ją pacjenci przyjmujący leki na stałe. Jednorazowo będą mogli wykupić mniej leków niż dotychczas. Jedna ze zmian dotyczy prawa farmaceutycznego. Dotychczas pacjent mógł jednorazowo wykupić leki na 180 dni, teraz ten okres został skrócony do 120 dni. Dziś 22 września przypada Europejski Dzień Bez Samochodu. Z tej okazji w wielu polskich miastach można skorzystać z darmowej komunikacji miejskiej. Polskie miasta zachęcają, aby pozostawić samochód w garażu lub na parkingu, a zamiast tego podróżować za darmo środkami komunikacji zbiorowej. Niektóre samorządy w Dniu Bez Samochodu oferują taką możliwość wyłącznie kierowcom, a inne wszystkim mieszkańcom i gościom. W dzisiejszym raporcie to już wszystkie informacje. Zapraszam Państwa na premierowy program Debata Tygodnia oraz na program Goście Dnia. Serdecznie zachęcam do oglądania.